Piotr Misztal, bezpartyjny kandydat na prezydenta Łodzi. Pan ma doświadczenie w startowaniu na prezydenta Łodzi, ale bez sukcesów. Nawet pan do drugiej tury nie wszedł. Miałem sukces. Jaki to był sukces? Sukces taki, że kilkanaście tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy. Zagłosowało na mnie. To jest wielki sukces. Ale w procentach to wyglądało słabo. No, w procentach. No, tak naprawdę to nie do końca wiadomo, jak były te procenty, bo to mogło być bardzo różnie. Ale powtarzam, że miałem rację. W ten czas miałem rację. Miałem rację z tym, że pieniądze są źle wydawane, że zostały źle wydane na tą naszą trasę WZ. Siedzimy właśnie przy trasie WZ. No, to jest to trasa, wielka trasa nieszczęścia łódzkiego. Trasa, gdzie ponad miliard złotych zostało wrzucone w szambo. No to inaczej się nie można powiedzieć kulturalnie, bo szambo. Gdzie dzisiaj trzeba będzie to robić od nowa, no bo nie ma alternatywy. Co pan chce zburzyć? Chce pan zburzyć trasę WZ? Nie chcę zburzyć, chcę zbudować. Mam pomysł na to, jak zrobić. Jaki to byłby pomysł? A nie, nie mogę zrobić. Ja wiem, jak zrobić. Mhm. Mogę to zagwarantować, że będzie dobrze i niedługo. Czym pan przyjechał do nas tą trasą WZ? Jakim samochodem? No, samochodem marki Rolls-Royce. Wow. Właśnie, jest pan zamożnym człowiekiem, chociażby to, że pan jeździ Rolls-Royce'em, a drugi to Bentley, tak? Bentley, Maybach, Range Rover, to sobie wybieram. Kurczę, mam problem. Jakbym to wybrał, jakbym mógł wybrać. Zupełnie serio teraz już. Pan jest najbogatszym kandydatem na prezydenta Łodzi. To chyba nie złego. Nie, nie powiedziałem, że to coś złego. I ile pan ma zamiar wydać na tą kampanię? Nie mam pojęcia. Nigdy nie myślę tym. Tym torem. Myślę, że tyle jest potrzebne, a może bardzo mało, może tym razem na minimalnych kwotach. A to odwiedźmy się, jakie są pana preferencje polityczne. Na przykład, jak pan głosował w wyborach parlamentarnych, to na kogo pan głosuje, na jaką partię? No, to mogę się przyznać, że głosowałem na PiS. Na PiS. A jak było referendum w sprawie odwołania prezydenta Kropiwnickiego, to brał pan udział w tym referendum? No nie. To akurat... Mnie się wydaje, że to była za dużo niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o pana prezydenta Kropiwnickiego. Co było jego wina, to było. No każdego jest coś winne. Ale nie do końca na... Czy panu było przykro, jak odwołali odwołanie Kropiwnickiego? Raczej tak, no bo to jest nasze miasto i wszyscy patrzą na nas. Te dwa lata nic by nie zmieniło. Może byłoby lepiej, może by dostał nawet nie były dwa lata, to był rok. Nawet na rok przed to jest sens kadencji. Wydawania dodatkowej Szczerze? Pieniędzy. Ja uważam, że nie było sensu. Nie było sensu. No ale tak ktoś SLD chciał się pokazać. No to się pokazało. Według mnie oszukano ludzi. Nie lubi pan SLD? Wie pan co, nie lubię, bo komuniści mnie zamknęli kiedyś za komunię. I nie mogę. A później mnie uniewinnili. Ale wie pan, to jednak młodym człowieku to zostaje. Czyli głosował pan na PiS. To może pan poprze kandydata PiS-u, pana Waldemara Budę, po prostu będzie prościej. Co? Nie. Dlaczego nie? Ja mogę poprzeć każdego kandydata, który mi zagwarantuje, że będą na pewno zmiany, ale takie zmiany, które... Co pan myślał chciał zmienić w takim wypadku? To się panu nie podoba? No wie pan co, no podstawowa rzecz, no to co ludzie chcą mieć, ludzie chcą żyć łatwo, tak? A łatwo polega na tym, że łatwo się przemieszczają. Że mogą od punktu B do punktu A, czy odwrotnie, dojechać w odpowiednim czasie. Wszystko jedno, syrenką, ale krótko, bez kolejek, bez problemów. Przecież ci ludzie, którzy wychodzą o 16 z pracy, to docierają w 5:30 do domu. To mają 1,5 godziny dziennie pozabierane. Jak można doprowadzić do tego, żeby się autobusy i tramwaje szybciej przemieszczały po mieście? Co? To no jak mają korki, no to jak mogą się... A jak zrobić, żeby nie było korków? A no to prosta sprawa. Jaka jest prosta sprawa? Trzeba pojechać do Nowego Jorku. Tam nie ma korków? Nie, są korki, ale są rozładowane. Jak to robią Amerykanie? Nie wiem. Nie byłem w Nowym Jorku. Nie był pan? Nie byłem. W Nowym Jorku jest zbudowana droga ponad drogą. Droga nad drogą. Ale tam mają więcej pieniędzy chyba na takie inwestycje. Nie, wcale nie. U nas droga jest tylko... W Nowym Jorku nie wyrzucają pieniędzy w błoto. A kapitał polski czy zagraniczny pan widział w Polsce i w Łodzi? Ja jestem za Polakami. 100%. Czyli zagraniczny kapitał niespecjalnie? Może być, ale jako drugorzędny. Ja preferuję i wykonawców, i wszystkich, w ogóle to preferuję ludzi, którzy mieszkają w województwie, płacą u nas podatki, ja też płacę wysokie podatki. No i takich ludzi trzeba szanować, a nie na zasadzie takiej, że się szanuje tylko tych, którzy przychodzą z zewnątrz i wtedy im się daje jakieś tam możliwości podatkowe.
Ale prezydent Łodzi ma niespecjalnie duży wpływ na podatki, jakie płacą obywatele. Mówimy teraz ogólnie. Ogólnie, tak? Dobrze, a teraz gdyby pan się miał pochwalić przed swoimi znajomymi z innego miasta, z zagranicy, pan dużo podróżuje, to co pan pokazał w Łodzi? Co się Łodzi udało, jeżeli chodzi o inwestycje? Co jest warte reklamy? Na pewno jedna z rzeczy, która się na pewno udała, to jest manufaktura. Manufaktura. To można powiedzieć bezwzględnie. Tylko, że to kapitał francuski. Niech będzie jaki chce, ale się udało. Udało się. Ale udało się, wtedy były takie czasy, że nikt nie chciał nic zrobić. Ja myślałem, że pan nie było pieniędzy. Weszli Francuzi, wyremontowali, nie było chętnych, no Polaków zrobili pięknie, fajnie. Ale teraz tylko trzeba tak zrobić, żeby oni nie przekładali sobie z niemieckiego kapitału na francuski, po 10 latach na hiszpański i w kółko nie będą płacić podatków. Obecnie niemiecki kapitał. No i w kółko, o to chodzi, żeby nie płacić podatków. Ja myślałem, że pan powie, że panu się podoba Atlas Arena, bo tam widuje pana na walkach różnych bokserskich. Nie, ostatnio nie byłem. Atlas Arena mnie się podobała. Wie pan co, nie podoba mi się zewnątrz ona. Zewnątrz jest szara, smutna, ciekawego. A w środku? W środku jest okej, okay. Ale zewnątrz, tak robimy szarą łódź, no nie robimy szarej łodzi. No powinno być troszeczkę, w ogóle to byśmy mieć wpływ na to, bo dowiedziałem się, że my nawet nie możemy jej pomalować. Nie możemy. My nie możemy. Architekt, który zaprojektował, powiedział, że nie. No jak? Kto podpisał taką umowę? Nie ja. Żebyśmy nie mieli wpływu na to? A ja panu odpowiem, prezydent Kropiwnicki, bo to z tego czasu powstała. I bardzo źle zrobił. Źle zrobił. Proszę mi powiedzieć, pierwsza decyzja, staje pan prezydentem Łodzi. Takie mamy sensy polityczne. Co pan robi jako prezydent Łodzi? Wie pan co, pierwsze co zrobię, to wywalę wszystkie słupki, które są takie, wie pan, słupki, które blokują parkowania. Wow. To w pierwszym tygodniu. Dlaczego? Wywalam, bo nie dość, że nie mamy parkingów, to jeszcze nie mamy gdzie parkować. No ktoś wydał pieniądze i powkładał sobie te słupeczki wszędzie, gdzie tylko mógł, wszędzie słupki. A tam, gdzie jest wolne miejsce, to stoi straż i wlepia mandaty. Czy pan uważa, że bardziej samochody niż rowery, tak? Może być jedno i drugie. Jedno i drugie nie wyklucza. Ale musi być, nie może być blokady, to kierowcy są dyskryminowani, no bo zaraz. Budujmy parkingi, okej, róbmy wtedy słupki do oporu. Ale jak nie mamy gdzie zaparkować, to ludzie jeżdżą w koło jak wariaci. I nie mają gdzie zaparkować. No ale to przecież wszyscy się przemieszczają. To jest ciekawe, że prawie wszyscy kandydaci na prezydenta mówią o komunikacji. To jest taki temat najważniejszy w mieście? Widzi pan. Najważniejszy temat? No ale wie pan co, to jest taki podstawowy. Od czegoś trzeba zacząć. Nie będziemy zaczynali od różnych innych rzeczy, no najpierw trzeba zacząć. Panie proszę, a tak tylko nas to jest, kiedy pan tramwajem ostatnio zjechał? O, dawno. No dawno to jest ile? Wie pan, nie pamiętam. 10 lat temu, 20? No może być tak. Czyli pan patrzy na miasto z perspektywy kierowcy? Samochodu. Kierowcy, no ale wie pan, to tramwaj to też jest pojazd. No tak, ale pan tramwaj nie jeździ, tylko samochody. A co to za różnica? No trochę inna optyka. Ja wiem, teraz nowoczesne tramwaje są wygodne. A ja nie powiedziałem, że ja, wie pan, myślę, że komunikacja to jest chyba najważniejszy temat, bo wszyscy kandydaci mówią o komunikacji. Nie obiekt, to bez tego się nie da, no obojętnie. Autostrady, komunikacja, no od tego trzeba zacząć, no czego zaczniemy? Ale wie pan, bo coraz rzadziej już mówią kandydaci o łódzkiej biedzie, czyli z tej biedy powoli wyrastamy. No to co, może dzięki 500+, co? Nie wiem. No może, nie wiem, ja też nie wiem. Ja nie dostaję 500+, mam tylko jedno dziecko. Dla mnie to i może być 1000+, ja jestem za. Tak? Oczywiście, a wie pan dlaczego? Nie wiem. Bo umiem liczyć. Niech pan mnie nauczy takiego liczenia. No wie pan, powiem. Odmyśli pan, że ci biedni ludzie, którzy dostali 500+. A dlaczego biedni? Bogaci też dostają. No biedni, bogaci też dostają. Ja nie dostaję. No bo trzeba się było postawić, żeby dzieci. Ale nie wiedziałem wtedy, że tak będzie. No i co, dlaczego to jest... Wie pan, no myśli pan, że oni to... Ja mówię teraz o większości biednych ludzi. To co, oni trzymają te pieniądze? Co, wtedy bogacą się? Nie, wydają. To co wydają? Wydają na paliwo, na jedzenie, na odzież, na cokolwiek, dla dzieci. Ale to wszystko pójdzie. Podatek VAT ściąga, podatek dochodowy. Firmy mają możliwości sprzedaży swoich produktów. Wszystko się kręci. I to wszystko wraca. Zadowolenie społeczne. Wszystko jest dobrze. I pan kapitalista mówi o tym, że rozdawnictwo pieniędzy jest dobre. Ja nie jestem taki kapitalista, bez przesady. Ja jestem za ludźmi. Jak ludzie, niech pan musi powiedzieć, że jak jest klasa średnia, bogata, to i milionerzy mają lepiej. Przypuśćmy, że chcę wybudować, jestem kapitalistą i chcę wybudować osiedle w Łodzi, domy. Pozwoli pan budować w centrum, czy każe pan się wynosić na... obrzeża miasta. Ja w ogóle jestem za tym, żeby ludzie mieszkali poza miastem, bo jest przyjemniej, łatwiej. Zielono, pięknie. Mm.
No niektórzy są przyzwyczajeni, że mieszkali całe życie pytam, bo pan przecież prowadzi taki biznes, no tak, pan buduje domy, tak? No ludzie kochają to, sprzedałem kilkaset mieszkań. I jak pan stanie prezydentem, to co pan zrobi z tymi firmami, które pan prowadzi? No co kto mam? Będzie budował domy? Kto będzie zarządzał? Ja będę budował domy, jak mam nie budować? To będzie pan jednocześnie prezydentem i deweloperem? Nie, no bez przesady, no ktoś tam będzie zajmuje, kogoś tam mianuje i będzie to robił za mnie. No ale wie pan, to realnie bierze pod uwagę. Nie sądzę, że łodzianie wybiorą mnie na prezydenta. To potem startuje, jak pan nie sądzi? Wie pan co, nie wiem, no próbuję ludziom wytłumaczyć, że no, słuchajcie, mówiłem wiele lat temu, że będzie źle z drogami, jest źle. Będzie z parkingami, jest źle. Nic się nie zmieniło. Mamy ćwierć stadionu UKS-u. Ludzie, no ile więcej potrzeba? No, i za ćwierć stadion kosztuje tyle, co drugi stadion cały. No to przecież jak można tak? Pan, tak się nie da. Ale pan bardziej widzę niż UKS, przecież pan grał w Widzewie. Grałem w Widzewie, jasne, za wszystkim. Wie pan co? Między piłkarzami nie ma takich podziałów. Ale pomiędzy kibicami Między kibicami tak, gdy według mnie to jest złe. A między piłkarzami są sami koledzy. To teraz wracamy do Łodzi, która panu się nie podoba. Co się panu w Łodzi najbardziej nie podoba? No to już mówiłem. Drogi. To podstawa. Drogi, parkingi, stadiony, no co można więcej. Reszta się podoba. No nie podoba mi się na przykład infrastruktura, jeżeli chodzi o inwalidów. No bo podjazdy, takie inne rzeczy, to wszystko to niedostosowane totalnie. A jak pan nie patrzy... podoba mi się to, że mamy kamienice, piękne miasto, przepiękne miasto. Za wolno jest to, te działania związane z frontami, chociażby frontami. Ja już nie mówię o tym, że całościowe kamienice odnowione. Chociaż fronty, bo wie pan co, jak przyjeżdża taki człowiek z zewnątrz, no to widzi. Najpierw widzi to, co widzi z ulicy. No, podoba mu się, pięknie jedzie i mówi o tym mieście. Ale panie proszę, z tego co pan dużo podróżuje. No, nie możemy ukrywać, Polska i Łódź się zmieniła i to chyba na lepsze. Spójrzmy na nasze miasto z perspektywy 20 lat, jak wyglądaliśmy, albo nawet 30. Mamy tyle lat, że możemy sobie pozwolić na takie spojrzenie. Nie jest lepiej? Nie, no jest lepiej, jak było w porównaniu z komuną, na pewno jest lepiej, ale to z komuną. Nie, ale porównajmy teraz do Warszawy, porównajmy się nie możemy do Poznania. Poznaniu się panu bardziej podoba. A do Wrocławia? No ładne miasto. Pan jaki skok był? Potężny skok. Ale dlaczego my mamy być, nas powinni porównywać, nie my się porównywać, tylko nas powinni we Wrocławiu mówić, zobaczcie jak w Łodzi potrafią. A pan, że coraz częściej tak mówią, że Łódź się staje miastem popularnym w Polsce jako ten symbol sukcesu gospodarczego, zadowolenia mieszkańców. Nie widzi pan tego, że łodzianie nie są tak Niech pan zobaczy, kto u nas się dużo buduje, faktycznie. To jest chyba błąd budowlany totalny. Pani prezydent mówiła, że 63 stoją dźwigi w mieście. Nie, może, no, może 60, może 50, nieważne. Ważne to, że my to robimy. My. Głównie ludzie, którzy chcą to robić. Inna rzecz, że może się starzyć tak, że to wszystko runie, nie? Ale to jest nie na nie, odpukać, nie chcemy, żeby to runęło. Nie, no nie, no przecież ja też nie chcę zgubić pieniędzy. No właśnie. Panie Piotrze, a teraz zapytam pana o takie bardziej prywatne rzeczy. Samochody już wiemy, 5 bardzo drogich. Gdzie pan mieszka w Łodzi? Nie pytam o adres dokładny, ale gdzie? Na wsi, znaczy nie można to w Łodzi pan zameldowany jest na wsi? Tu i tu, no ja mam wiele meldunków. Ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech mieszkam w Łodzi. A jak pan w Łodzi mieszka, to gdzie pan mieszka w Łodzi? A tam na osiedlu u siebie. Czyli na Widzewie? Na Widzewie. Ma pan jakieś zwierzaki w domu? Tak, ja zawsze kocham zwierzę od lat. Od już niepamiętnych czasów. I co pan ma? Wszystkie psy moje są kundlami, które zostały znalezione. Przeze mnie gdzieś tam na przystanku. Wszyscy kandydaci na prezydentów mówią, że mają psy i to są kundle. Ale ja mówię, że jak jest. Tak, ja wierzę, że tak jest. Ja się nie próbuję. To dobrze świadczy. Nikomu się nie podoba przypodobać, bo to nie zależy na tym. Sport? Pytam pana, bo pan był bardziej podobno, gdyby nie ta kontuzja, to pan miał szansę, Widzewie się przebić do pierwszego składu, tak? Wie pan co, no, chwalić, nie chwalić. Za 3 mecze takie były kontrolne moje, z UKS-em, jeszcze z kimś. No ale nie bardzo mi wyszło, tak tema mnie zjadła. I trener Waligura powiedział do mnie, że... Trener Waligura. Waligura, taki bardzo miły i sympatyczny facet. On miły i sympatyczny? Mamy różne doświadczenia z trenerem Waligurą. Ja tylko oczywiście zażartowałem, dlatego mówię, że miły, sympatyczny i baliśmy się do autokaru wejść w drodze powrotnej. I teraz ostatnie pytanie. Na ile pan liczy procent? Szczerze, tak? Na ile pan liczy procent? 100. Aha. No i takim optymistycznym akcentem dla pana Piotra Misztala kończymy tę rozmowę. No dziękuję. Dziękuję bardzo.